John Murphy, wiadomości WAJB. Wieża kontrolna lotniska w Pittsburghu potwierdziła, 13 minut przed piątą na niebie pojawił się jakiś obiekt. 9 grudnia 1965 roku. Ognisty obiekt przelatuje nad Kanadą, Ohio i Pensylwanią, po czym ląduje u podnóża gór Allegheny. Cokolwiek wylądowało w Kecksburgu, pochodziło z innej planety. Było widać, gdzie coś przebiło korony drzew, gdzie przyziemiło. Usłyszałem krzyk. Nigdy więcej nie chcę czegoś takiego usłyszeć. Co takiego rozbiło się lub wylądowało w Kecksburgu w Pensylwanii? Zapamiętałem tę noc i to, co wtedy widziałem. Nikt mnie nie przekona. Dlaczego armia USA próbowała to ukryć? Uważam, że rząd im groził. Natychmiast zaczął w nas celować z karabinu. Kazał nam zmiatać. Wszędzie w tej sprawie przewijają się wojskowi. Czołowi naukowcy spróbują rozwikłać tajemnicę sprzed ponad 35 lat. Wygląda na to, że w drzewo coś uderzyło, która podzieliła amerykańskie miasteczko. Rząd nas okłamywał. Bzdura. Brzmi bez sensu. Krewni nagle znaleźli się po różnych stronach barykady, bo mieli różne poglądy na tę sprawę. Ludzie nie chcą się pogodzić z prawdą. Wrócimy też do Roswell, żeby zbadać być może namacalny dowód upadku statku pozaziemskiego. Nazywam się Brian Gumbel i witam w tajemnicy katastrofy UFO. Strefa 51. Tajemnica katastrofy UFO. Prowadzący. Scenariusz. Reżyseria. Roswell nie bez powodu określa się mianem wzoru wszystkich spotkań z UFO. Mamy tam licznych wiarygodnych świadków i próby tuszowania śladów przez władze. Dochodzenie kanału Sci-Fi odkryło nowe fakty w tej sprawie, ale rozpoczynamy też kolejne, dotyczące innych kontrowersyjnych spotkań z UFO. Wykorzystamy zdobycze nauki i moc amerykańskiej konstytucji, żeby odkryć prawdę o wydarzeniach w małej osadzie Kecksburg, określanej przez niektórych mianem Roswell w Pensylwanii. Dziewiątego grudnia 1965 roku. Według odtajnionej dokumentacji projektu Niebieska Księga, tej nocy do małej osady oddelegowano trzyosobowy oddział z misją odzyskania niezidentyfikowanego obiektu latającego, który wywołał mały pożar w miejscowym zagajniku. Według oficjalnego raportu bezowocne poszukiwania trwały do drugiej nad ranem. Później ogłoszono, że obiekt był meteorytem. Tutaj kończy się wersja oficjalna, a zaczyna kontrowersja. Mam prawo do własnego zdania. Widziałem katastrofę statku pozaziemskiego. Zmyślili to dla telewizji. Nie wiem, dlaczego niektórzy zaprzeczają faktom. Wiem, że to się wydarzyło. Dziwne wydarzenia z 1965 roku podzieliły mieszkańców tej małej osady położonej 25 mil na południowy zachód od Pittsburgha. Jedni twierdzą, że wydarzyło się coś niezwykłego. Zdaniem innych to tylko skomplikowana mistyfikacja. Część świadków oskarżono o kłamstwo. Krewni nagle znaleźli się po różnych stronach barykady, bo mieli różne poglądy na tę sprawę. Niektórzy wciąż odczuwają w związku z tym incydentem silne emocje. W roku 1990 program Nierozwiązane Tajemnice odtworzył kecksburski incydent z UFO. Kilku mieszkańców umieściło użyty wtedy rekwizyt, określany mianem żołędzia,
przy starej remizie. Dla wielu to bolesne wspomnienie o otwartej ranie. Wielu tutejszych rodziców nie chce o tym mówić. Trudno im się porozumieć z tymi, którzy wierzą, że to prawda. To całe UFO skupiło na nas uwagę. Starszemu pokoleniu to się nie spodobało. Mam 25 lat. Wielu moich rówieśników uważa, że coś tam wylądowało, ale nikt nie zna prawdy. Przez lata się nad tym zastanawiałem. Naprawdę chciałbym wiedzieć. Jedni mówią o UFO, inni o meteorycie. Chyba tylko rząd zna prawdę. Robert Blystone miał w roku 1965 16 lat, ale wciąż próbuje zrozumieć to, czego doświadczył pewnej wyjątkowo ciepłej, grudniowej nocy. Wróciłem ze szkoły, było ciepło, więc wyszedłem na werandę. Patrzyłem w tamtą stronę i usłyszałem buczenie albo syk. W górze zobaczyłem jakiś obiekt, kulę ognia z kolorowym śladem gazowym. Było widać, że obniża wysokość. Powoli. Obiekt nie spadał, był pod kontrolą. Po przyziemieniu zobaczyłem dym i pył. Blystone był jednym z tysięcy świadków, którzy widzieli kulę ognia na niebie nad Ameryką. Godzinę wcześniej obiekt przeleciał nad Kanadą, wywołując ogromne poruszenie. Keksberg to jedna z najważniejszych, nieznanych katastrof UFO Ameryki. Sprawa jest bardzo ciekawa. Wersje różnych świadków są w dużej mierze zgodne. Ich zdaniem obiekt przeleciał nad Kanadą i Ohio, po czym rozbił się w Pensylwanii. Poruszał się zbyt wolno, żeby być meteorytem. Wiem, co widziałem. Na pewno nie meteoryt. To wyglądało na jakąś konstrukcję, miało gładkie brzegi. Nie wyglądało na kawałek skały. Zdaniem części świadków obiekt manewrował, zmieniał kurs. To ciekawa informacja. Było wiele doniesień o jasnym obiekcie w okolicach Pittsburgha. Potem przeleciał nad hrabstwo Westmoreland, gdzie słyszano głośny huk. Między Greensburgiem a Latrobe obiekt skręcił na południe. Świadkowie w Laurelville potwierdzają, że zmierzał teraz na północny wschód do Keksberga. Wydaje się, że wtedy zwalniał. W pobliskim Greensburgu rozpętało się piekło. Kilkadziesiąt osób zadzwoniło w sprawie tego dziwnego obiektu do miejscowej stacji radiowej WHJB. Tuż przed piątą sekretarka Mabel Maza szykowała się do wyjścia, ale do domu wróciła sporo po północy. Prezenter Stanwall poprosił mnie o pomoc z telefonami. Spytałam, co to za hałas. Odparł, że to właśnie telefony. Widziałem dwa rozbłyski i długi pomarańczowy ślad. Moja córka też to widziała. Setki ludzi mówiły, że coś wylądowało w Keksbergu. Ktoś powiedział, że to UFO. Pomyślałam sobie, akurat. Telefon gospodyni domowej Frances Kelp był inny. Powiedziała dyrektorowi informacyjnemu stacji, Johnowi Murphy'emu, że kula ognia była jasnym obiektem przypominającym czteroramienną gwiazdę. Murphy powołał się później na rozmowę z panią Kelp w swojej audycji. Przez lata odebrałem mnóstwo takich telefonów i po tonie głosu rozmówcy poznawałem, czy ktoś kpi. Ta kobieta wierzyła w prawdziwość swoich słów. To był pierwszy dowód. Wcześniej były tylko światła na niebie.
Tych doniesień nie można było zweryfikować. Teraz zyskaliśmy coś materialnego, obiekt na Ziemi. Murphy ruszył na poszukiwania tajemniczego obiektu. Doświadczony dziennikarz nie miał pojęcia, na jakiego to narazi niebezpieczeństwo. 5 mil dalej, w Hexburgu, na miejscu byli już policjanci i miejscowi strażacy ochotnicy. Mieli mnóstwo roboty z kontrolowaniem rosnącego tłumu gapiów. Jednym z tych gapiów był Bill Weaver. Miałem 19 lat. Usłyszałem o wszystkim w radiu. Jechaliśmy wtedy tą drogą. Tutaj się zatrzymaliśmy i zobaczyliśmy coś wśród drzew. Błyskało tam niebieskie światło, takie jak przy spawaniu. Kilka razy zaświeciło się i zgasło. John Murphy dotarł do Hexburga wkrótce po zmroku. Twierdzi, że nie widział rozbłysków, ale opisało mu je kilku świadków, w tym policjant. Jeden z funkcjonariuszy powiedział mi, że jest tam coś niebieskiego, pulsującego, ze światłem. O ile mi wiadomo, w zagajniku nikogo wtedy nie było. Światło widzieli też inni, w tym Adam Lynch z kanału 11. Mimo licznych doniesień świadków, niektórzy mieszkańcy Hexburga wciąż utrzymują, że istnieje proste wytłumaczenie. W zagajniku kręciło się wtedy parę osób. Inni widzieli światło ich latarek i stwierdzili, że coś tam błyska. Później dowiedzieliśmy się, że był tam gość, który zrobił 3 zdjęcia z fleszem. Stąd się wzięło to niebieskie światło. Ed Myers dowodził miejscową jednostką ochotniczej straży pożarnej. Twierdzili, że to coś wylądowało. Podobno przypominało żołędzia i spaliło glebę. A przecież ziemia tam jest nienaruszona. Nietknięta. Galen Wilkins również był keksberskim strażakiem. Obaj przysięgają, że tamtej nocy w osadzie nic się nie wydarzyło. Rok 1989, księga pamiątkowa z okazji 50-lecia miejscowej straży. Ani słowa o UFO. Tu też nic. Keksberg był wtedy wioską. Przyjazną. To zdarzenie wiele zmieniło. Kiedy pojawiła się ta historia o UFO, osada zupełnie się zmieniła. Szkoda, że sprawa podzieliła ludzi, którzy całe życie ze sobą sąsiadowali. Nie potrafię uwierzyć, że mogli mnie w tej kwestii okłamać. Nie powiem, że to kłamcy, ale niektórzy powiedzą wszystko, byle ich pokazali w telewizji. Widzą kamerę i są gotowi zrobić wszystko. Jeśli ktoś twierdzi, że tamtej nocy nic się nie wydarzyło, to widzę dwie możliwości. Albo ich tam nie było, albo kłamią. Ja tam byłem i widziałem. Ja i wielu innych. Tym mieszkańcom Hexburga, którzy twierdzą, że tamtej nocy nic się tam nie rozbiło, że nic się wtedy nie wydarzyło, chciałbym powiedzieć, żeby się jeszcze raz zastanowili. Może słuchali zbyt wielu historii o facetach w czerni i teraz po prostu się boją. Znajomi Johna Murphy'ego twierdzą, że w zasadzie niczego się nie bał. Przynajmniej przed incydentem w Hexburgu. Prezentujemy teraz po raz pierwszy jego trudno dostępne nagrania z tamtej nocy. Kiedy dotarłem na szczyt wzgórza, trafiłem na miejsce, w którym moja rozmówczyni widziała ten obiekt. Nie zobaczyłem żadnego dymu. Jak wyglądał?
jak płonąca gwiazda. Pokażesz mi, gdzie ją widziałeś? Tam. Murphy zadzwonił do radia, żeby poinformować o wszystkim Mabel Mazę. Powiedział, że trafiła się duża sprawa. Mabel odebrała tej nocy jeszcze jeden telefon, nawet ważniejszy. Po jakiejś godzinie zadzwonili jacyś ludzie, podobno wojskowi. Pytali, jak dojechać do tego czegoś, co wylądowało w Kecksburgu. W dalszej części programu. Zaraz zaczął do nas mierzyć z karabinu. Kazał nam się wynosić. Czy żołnierze grozili zwykłym obywatelom? Były szef personelu prezydenta Clintona chce wiedzieć. Grożenie ludziom bronią nie jest zwykłą procedurą. Świadkowie prowadzą naukowców do lasu w poszukiwaniu śladów obiektu, który mógł spaść w Kecksburgu. Omówimy też nowe odkrycie w Roswell. Szukamy w ziemi materialnych dowodów na zderzenie z pojazdem pozaziemskim. Wiele lat minęło, od kiedy w lasach Kecksburga spadł tajemniczy obiekt. Pozostawione bez odpowiedzi pytania rozdarły cichą wcześniej osadę w Pensylwanii. Dr. Stephen Kite jest geoarcheologiem z Uniwersytetu Wirginii Zachodniej, który wraz z doktorantami Mitzi Schramke i Chrisem Haynim ma przeprowadzić w Kecksburgu sponsorowane przez kanał Sci-Fi dochodzenie. Odpowiedzi dostarczy nam instrumentarium naukowe. Myśl o badaniach w tak niezwykłym miejscu jest ekscytująca. Jeśli rozbił się tu duży obiekt, można oczekiwać określonych śladów. Miejsce badania wybrano na podstawie zeznań świadków. Jeszcze krok. Jim Romanski był w chwili incydentu strażakiem ochotnikiem w pobliskiej osadzie. Pod koniec lat 80. odwiedził to miejsce z badaczem UFO Stanem Gordonem. Chodziliśmy po okolicy, aż wreszcie stwierdził, że to tutaj. Rok później otrzymaliśmy wiadomość, że ktoś jeszcze mógł widzieć obiekt, ale nigdy się do nas nie zgłosił. To Bill Bullebush. 77-letni Bullebush spróbuje teraz odszukać miejsce, w którym wiele lat temu widział tajemniczy obiekt. Krajobraz znacząco się zmienił od czasu jego ostatniej wizyty. To tutaj. Stałem za tym drzewem. Spojrzałem tam i zobaczyłem ten obiekt zagłębiony na jakąś stopę w ziemi. Opis Bullebusha pasuje do teorii, według której obiekt nie był meteorytem. Grzebałem w domu przy samochodzie. Zobaczyłem przelatującą kulę czerwonego ognia. Skręciła ku górom, jakby była sterowana radiowo. Potem zrobiła ósemkę i wylądowała tutaj, ścinając korony drzew. Cuchnęło z bukami, potem zaskwierczało i poszły iskry, jakby ten obiekt się schładzał. Był rozgrzany do czerwoności. Miękkie lądowanie? Tak, jakby sterowane radiowo. Naukowcy mają nadzieję, że wspomnienia Bullebusha pomogą im ustalić, co spadło tu w 1965 roku. Szukają w okolicy opiłków metalu i nietypowego promieniowania. Najważniejsze będą jednak wykopy, w których będą szukać pozostałości uderzenia sprzed lat lub zacierania śladów. Wilgotna gleba może wciąż je w sobie ukrywać. George Covacina jest jednym z właścicieli ziemi, na której będą prowadzone badania. Nie wierzy, że 9 grudnia 65 roku coś spadło na jego las. Niczego nie widziałem. Mówili, że to chyba przelatujący meteoryt.
Bóle Bush i Kowaczyna za sobą nie przepadają. Symbolizują dwie strony keksberskiej społeczności, wierzących, że wydarzyło się coś dziwnego, oraz ich przeciwników. Udane badania Kite'a będą pierwszym krokiem na drodze ku zakopaniu trwających od ponad 25 lat podziałów tej społeczności. Konsultantem Kite'a jest dr Bill Dolman z Uniwersytetu Nowego Meksyku, który nadzorował ubiegłoroczne wykopaliska w Roswell. Rozmawiałem z Billem Dolmanem przez telefon. Wskazał na kilka rzeczy, które robił podczas swoich badań. Wykopaliska Dolmana w 2002 roku rozpoczęły nową erę badania UFO. Erę wykorzystania nauki do rozwiązania tajemnic wyśmiewanych niegdyś jako science fiction. To ekscytujące. Spojrzałem na wyniki i stwierdziłem, że anomalia stratograficzna występuje dokładnie tam, gdzie się jej spodziewaliśmy. Pobraliśmy próbki gruntu, w których można mikroskopowo szukać śladów jakiejś substancji. Dolman powraca do skarbca bankowego w Roswell, żeby zabrać cenne próbki i torby z materiałem historycznym nieokreślonego pochodzenia. Przebada je następnie w laboratorium w Albuquerque, żeby ustalić, czy mogą to być pozostałości po katastrofie obiektu pozaziemskiego. Podobno wojsko wszystko zebrało, ale każdy wie, że mniejszych odpadków zawsze jest więcej niż dużych. Celem naszych analiz jest ustalenie, czy po uderzeniu pozostał tu jakiś materiał mikroskopowy. Czy nauka ujawni sekrety UFO lub, zdaniem innych, mity UFO? W dalszej części programu udamy się do Keksberga, próbując zasypać dawne podziały. Były tam jeepy i ludzie z bronią. Wojsko nie śledzi meteorytów i nie pojawia się tak szybko. Kłamią. Poznamy też dalsze szczegóły katastrofy w Keksbergu i tego, jak ją tuszowano. Karabiny trzymali przy biodrach. Usłyszałem krzyk. Nigdy więcej nie chcę czegoś takiego usłyszeć. Grudnia 1965 roku, Keksberg w stanie Pensylwania. O 20 przy zagajniku stoi już prawdziwy tłum, zarówno na małej Hillans Lane, jak i po drugiej stronie na drodze nazwanej później Meteor Road. Wielu gapiów ściągnęły spoza osady sensacyjne informacje w radiu i telewizji. Takie jak ta nieznana wcześniej audycja radia KDKA, nadawana na żywo przez cały wieczór. Mike Levin, KDKA, Pittsburgh. Ciągle dostajemy nowe informacje. Dowiadujemy się w Pentagonie, czy w hrabstwie Westmoreland mogła spaść wojskowa rakieta. Zapewne nie, ale pełno jest różnych spekulacji. Ludzie zadają wiele pytań, a rząd nie ujawnia żadnych informacji. Bodaj pierwszym dziennikarzem na miejscu był John Murphy z radia WHJB z Greensburga. Zaczął naciskać obecnych na miejscu policjantów, pragnąc uzyskać odpowiedzi. Spytałem, co tam znaleźli. Gość odparł, że nie wie. Zapytałem inaczej. Czy kiedy wasz kapitan wysłucha raportu, to będzie mi miał coś do powiedzenia? Murphy miał wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, ale odpowiedź policjanta go zatkała. Powiedział, żebym pytał o wszystko armię. Nikt wcześniej nie wspominał o wojskowych. Zacząłem wtedy podejrzewać, że w lesie jest coś o wartości militarnej. Był tam też Bob Getty, zielony dziennikarz z Greensburg Tribune Review. Kręciło się tam mnóstwo uzbrojonych żołnierzy, byli też policjanci. Zapytali, dokąd idę.
Powiedziałem, że chcę zobaczyć, co się dzieje na dole. Tam nie można schodzić. Dlaczego? Nic tam nie ma. Skoro nic tam nie ma, to dlaczego nie można schodzić? Kazał mi spadać. Kiedy znacznie później odtajniono akta projektu Niebieska Księga, okazało się, że oficjalnie do Kecksburga wysłano tylko 3 wojskowych. Według raportu ze stacji radarowej Sił Powietrznych Oakdale w Pittsburghu wysłano 3-osobowy oddział. Nic nie znaleziono, cała wersja oficjalna. Stan Gordon od ponad 3 dekad bada incydent w Kecksburgu i czuje, że ktoś ukrywa prawdę. Sądzi, że oddział z Oakdale był tylko zwiadem znacznie większych sił. Świadkowie wydają się potwierdzać tę opinię. Wiele osób mówi, byłem tam, widziałem żołnierzy. Niektórzy twierdzą, że widzieli przedstawicieli sił lądowych i powietrznych, inni widzieli tam pracowników NASA. Niektórzy szanowani obywatele Kecksburga podtrzymują jednak wersję rządową, wedle której w osadzie nie było tamtej grudniowej nocy żadnych wojskowych. Nie widziałem tam żadnych żołnierzy. Wojsko twierdzi, że nikogo od nich tam nie było, kilkuset ludzi mówi coś wręcz przeciwnego. Wolę uwierzyć ludziom. Nie było tu żadnych wojskowych ciężarówek, jeepów ani niczego. Zaświadczę to nawet na wykrywaczu kłamstw. Kłamstwo. Mogę przysiąc na stos Biblii, że tam byli i że z nimi gadałem. Bob Bittner był strażakiem ochotnikiem. Wielu długoletnich przyjaciół odcięło się od niego, bo trzyma się swojej wersji zdarzeń z tamtej nocy. 9 grudnia wrócił do Kecksburga po zakończeniu pracy jako kierowca ciężarówki. Podjechały 3 pojazdy wojskowe z wysokim rangą oficera. Spytałem, czy możemy z nim zejść. Odparł, że nikomu nie wolno tam chodzić. Rząd i niektórzy mieszkańcy zaprzeczają, jakoby w Kecksburgu miało się tamtej nocy znajdować wielu żołnierzy. Inni, jak Bob i Linda Foscia, przysięgają, że w osadzie roiło się od wojskowych. Mąż oglądał telewizję i słuchał radia. Mówili, że spadł tam jakiś obiekt, po czym na drodze za naszymi oknami zaczęły jeździć samochody. Radiowozy, karetki, wozy strażackie. Nieco później pojawiły się pojazdy wojskowe. Foschowie nie mogli się nadziwić, że żołnierze przybyli do Kecksburga tak szybko. Najbliższa baza jest dobre 50 mil stąd. Albo przyjechali z Pittsburgha, albo przylecieli do tamtejszej bazy lotniczej i potem przyjechali tutaj. Albo jechali śladem obiektu. Jeśli armia faktycznie śledziła tajemniczy obiekt na radarach, to tłumaczyłoby wprawdzie szybkie przybycie wojskowych, ale stało też w sprzeczności z oficjalnym raportem, według którego kula ognia była zwykłym meteorytem. Meteoryty nie są zwykle widoczne nawet na nowoczesnych radarach ze względu na małe rozmiary, rzadko kiedy są większe od pięści. Cała sprawa budzi wątpliwości. Dlaczego rząd amerykański miałby wysyłać w zwykłą grudniową noc liczne pojazdy z załogą do malutkiej osady rolniczej? Jeśli wierzyć świadkom, cokolwiek wylądowało wtedy w lesie, żołnierze nie mieli zamiaru nikogo do tego dopuścić. Tumult przybierał na sile.
David Newhouse miał w 1965 roku 19 lat. Teraz po raz pierwszy wraca do Kecksburga, żeby przypomnieć swoje niepokojące spotkanie z żołnierzami. To z całą pewnością tutaj. Dojechaliśmy do zakrętu i wjechaliśmy pod górę. Zatrzymaliśmy się tu, bo w zagajniku widzieliśmy światła. Reflektory albo co. Widać było, że ktoś tam pracuje. Zauważyli nas, kiedy szliśmy przez pole. Próba dotarcia do lasu została gwałtownie zatrzymana przez uzbrojonego żołnierza. Pewnych rzeczy się nie zapomina. Trudno zapomnieć pierwszy raz, kiedy ktoś mierzy do ciebie z karabinu, prosto we mnie. Facet skupił na sobie moją uwagę. To był żołnierz z wojskowym karabinem. Gapiłem się w lufę M1. Byłem w armii, znam się na broni. Należę do NRA, widzieliście naklejkę na szybie. Lubię karabiny, o ile ktoś z nich do mnie nie mierzy. Kazał nam spadać, więc wróciliśmy do samochodu. Nie byliśmy skorzy do dyskusji. Nastolatek Bill Weaver zaparkował nad zalesionym wąwozem, po czym sam miał do czynienia z żołnierzami. Podeszli i kazali nam odjechać. Miałem 19 lat, zapytałem dlaczego. Nie podali powodu, zagrozili za to konfiskatą samochodu. Był zarejestrowany na ojca, więc wolałem nie robić dymu i odjechałem. Don Sebastian również szukał rozrywki. Słuchał relacji w radiu i wraz z grupą przyjaciół przejechał 45 mil dzielących go od Kecksburga, żeby dowiedzieć się, o co chodzi w tym całym zamieszaniu. Drogę oświetlały flary. Uzbrojony policjant kazał nam zawrócić. Byliśmy młodzi, żądni przygód. I nie mieliśmy ochoty jechać taki kawał z powrotem, niczego się nie dowiedziawszy. Nie uznaliśmy tego za dobry pomysł. Sebastian ruszył pieszo między drzewa, żeby się rozejrzeć. Poszedłem drogą w górę i stanąłem na zderzaku albo na kole ciężarówki. Byłem dość wysoko, żeby patrzeć nad jej dachem. Po drugiej stronie widziałem uzbrojonych żołnierzy. W wąwozie było ich 75, może 100. Karabiny trzymali przy biodrach i szli równym krokiem ku zagajnikowi. Jakieś 10 minut później usłyszałem krzyk, po którym włosy stanęły mi dęba. Nigdy więcej nie chcę czegoś takiego usłyszeć. Sebastian mówi, że po kilku sekundach usłyszał drugi przerażający krzyk. Ten wrzask był za głośny jak na człowieka. Istota ludzka nie mogłaby wydać dźwięku, który by się tak niósł. Po drugim krzyku miałem dość i się stamtąd wyniosłem. Cóż takiego mogło wylądować w zagajniku, a potem wydać z siebie tak straszliwy dźwięk? Co mogło być tak ważne, żeby żołnierze grozili bronią zwykłym obywatelom? Dlaczego, choć upłynęło wiele lat, nie otrzymaliśmy jeszcze zadowalającego wyjaśnienia? Już za chwilę. Dowodzili faceci w garniturach i płaszczach. Wydawali rozkazy żołnierzom i policjantom. Rząd groźbą wymusił na nich milczenie.
Faceci w czerni i inne zagadkowe postacie. Faceci w czerni niewątpliwie istnieją i przynajmniej część z nich pełni funkcje, że tak powiem, oficjalne. Poszukiwanie zaginionych akt incydentów w Kecksburgu. Jeśli wysyłasz dziesiątki żołnierzy, to zostają potem raporty. Te akta muszą gdzieś być. To wszystko w dalszej części tajemnicy katastrofy UFO. Latem 2002 roku kanał Sci-Fi opłacił wykopaliska na miejscu rzekomej katastrofy UFO w Roswell. Archeolog Uniwersytetu Nowego Meksyku Bill Dolman odkrył tam wyżłobienie w glebie, które może świadczyć o potężnym uderzeniu. Pobrał też 55 próbek ziemi i 27 materiałów historycznych nieokreślonego pochodzenia. Pora przyjrzeć się tym śladom pod mikroskopem w laboratorium uniwersyteckim. Wiele próbek mineralnych miało nietypowe kształty. Wygląd kilku obiektów sugerował ich biologiczne pochodzenie. Kilka dalszych było, czasem w sposób dość oczywisty, dziełem ludzkich rąk. Dolman czeka na wyniki badań i zleca Billowi Biawie analizę cząsteczkową próbek ziemi. Pytanie brzmi, czy ziemia z rancha Fosterów różni się od tej spoza niego? Profil metaliczny próbek z wykopu był zdecydowanie inny. Wyniki analizy przekonały Dolmana do zaplanowania dalszych wykopalisk na ranchu Fosterów. Tymczasem do Kecksburga dociera dr Ray Hicks, specjalista od leśnictwa z Uniwersytetu Wirginii Zachodniej. Ma sprawdzić, czy mimo upływu lat można potwierdzić informacje świadków o zniszczonych przez obiekt drzewach. Pomóc mają mu w tym rzadkie zdjęcia Stana Gordona z początku lat 80., na których widać uszkodzone drzewa. Widać wyraźnie, że zdarzenie miało określony wektor, że coś odepchnęło drzewa w jednym kierunku. Mam jednak problem z dopasowaniem padających drzew do tego, co tu widzę. Dr. Hicks ma rozpoznać drzewa połamane 35 lat temu na podstawie zdjęć sprzed niemal 20 lat. Stoimy na miejscu. Widzisz to drzewo? To czeremcha późna. Martwe. Widzisz ten pęd? A górę, gdzie odłamano czubek? To jest to drzewo. Mam 90% pewności, że znaleźliśmy drzewa ze zdjęcia. Hicks informuje o swoich odkryciach geoarcheologa Stephena Kite'a. Założyłem, że to czubek tego drzewa został ułamany. Wszystko pasuje do wspomnień Billa. Szedł z tamtej strony. Pewnym problemem jest fakt, że drzewa wskazane przez Hicksa są położone przy innym strumyku niż miejsce, w którym Bill Bullebush widział rozbity obiekt. Mówi Ray Hicks, profesor leśnictwa z Uniwersytetu Wirginii Zachodniej. Naukowcy dzwonią do Stana Gordona, który jako pierwszy rozmawiał ze świadkami. Po rozmowie z naukowcami pomyślałem, że są blisko właściwego obszaru, ale Bill mógł wskazać złe drzewo. Kilka innych rzeczy nie pasowało do opisu. Stoimy plecami do drzewa z widokiem na farmę Hayesów. Patrzymy na to, o czym mówisz? 6-7 metrów dalej? Kopiemy w złym miejscu? Wygląda na to, że wskazany punkt jest gdzie indziej.
Dwa pobliskie koryta strumieni i zacierające się wspomnienia sprzed ponad 35 lat. Kite z ekipą już wiedzą, że będą musieli przygotować nowy wykop. Tak jak wiele innych incydentów z UFO, również sprawa Keksberska ma problem z brakiem świadków, którzy byliby na miejscu. Tysiące osób mówiło o kuli ognia, setki o zamieszaniu w zagajniku. Tylko kilka twierdzi, że widziało sam obiekt. W roku 1965 James Romanski był 18-letnim strażakiem ochotnikiem z Lloydsville. Wezwano go do remizy, gdzie miał się zająć katastrofą lotniczą. W starej remizie w Keksbergu roiło się od strażaków. Byli wszędzie. Romanski twierdzi, że kazano im szukać w lesie pozostałości samolotu i rozbitków. Było zimno i mokro. Przeczesywaliśmy z latarkami pola i lasy. Zbliżyli się do wąwozu przy farmie Kowaczynów. Tego samego, który opisywał Bill Bulebush. Ku zaskoczeniu wszystkich nie znaleźliśmy zwykłego samolotu. To był duży, metaliczny obiekt. Nie miał żadnych okien, drzwi ani skrzydeł. Kształtem przypominał olbrzymiego żołędzia. Miał nachylony bok, a całość otaczał swojego rodzaju zderzak. Bill Bulebush, którego strażacy wypłoszyli z zagajnika, opisał niezależnie identyczny obiekt. Dobrze to widziałem. Nie było żadnych spawów, okien ani niczego. Z tyłu był za to pierścień z jakby egipskim pismem. Nie mogłem tego odczytać. Byliśmy tam przynajmniej kwadrans. Z zagajnika wyszło dwóch mężczyzn, wysocy, postawni, w płaszczach. Kazali nam się stamtąd zabierać, bo teren objęto kwarantanną. Mieliśmy sobie pójść. Ci sami tajemniczy mężczyźni w płaszczach zostali opisani przez innych świadków. Nastolatek Bill Weaver twierdzi, że dostrzegł ich natychmiast. Ci ubrani po cywilnemu wydawali się dowodzić resztą. Ledwie kilka metrów od samochodu Billa Weavera stało gospodarstwo Hayesów. Jego mieszkańcy doskonale widzieli, co się dzieje. Cała rodzina miała do czynienia z facetami w garniturach oraz wojskowymi w mundurach. Spędzili w gospodarstwie noc, której dzieci Hayesów nigdy nie zapomną. Miałem 10 lat. Widziałem tej nocy wiele rzeczy. Wciąż to widzę. Żołnierze pytają, czy mogą skorzystać z telefonu, a potem mówią rodzicom, żeby nas odesłali do łóżek. Wydarzenia w zagajniku miały się wkrótce stać jeszcze bardziej tajemnicze. Cokolwiek wylądowało w Keksbergu, pochodziło z innej planety. Za chwilę. Co naprawdę zobaczył tamtej nocy w keksbergskim lesie John Murphy? Nagle nie chciał o tym mówić, jakby to się nigdy nie wydarzyło. Gwałtowne zebranie lokalnej społeczności. Widzieliśmy żołnierzy, kłamią. Oraz przełom w lesie. Wygląda na to, że w to drzewo coś uderzyło. Już za chwilę w tajemnicy katastrofy UFO. Strefa 51. Tajemnica katastrofy UFO.
Czy ognisty obiekt naprawdę rozbił się, albo jak chcą niektórzy, wylądował w tych lasach w 1965 roku? Archeolog Stephen Kite oraz ekspert od leśnictwa Ray Hicks zaczynają trzeci dzień badań w nowym miejscu. Sprzeczne zeznania świadków wskazują, że obiekt mógł wylądować w jednym z dwóch koryt strumieni. Kite i Hicks proszą o pomoc Johna Hayesa, który w 1965 roku miał 10 lat. Nie widział wprawdzie samego obiektu, ale obserwował całe zamieszanie z okien pobliskiego gospodarstwa. Moja sypialnia była tam, gdzie to narożne okno. Widziałem wszystko, co się tu działo. Ciężarówki wjeżdżające do tej kotliny. Hayes twierdzi, że widział też później połamane drzewa i zacierane ślady. Zrobili dziurę w płocie i jej potem nie załatali. Zszedłem do kotliny i zobaczyłem połamane drzewa. Było widać, że coś tam wylądowało, ale nawalili ziemi, żeby to ukryć. Wyraźnie się odróżniała od tego, co było dookoła. Czy może mnie pan zaprowadzić w miejsce, gdzie trafiła ta nowa ziemia? Trochę czasu już od tej pory minęło. To miejsce jest tutaj, na linii płotu. Gdzie mamy zacząć kopać? Tutaj. Świetnie. Mamy cel. Pierwsze wykopaliska oparliśmy na obserwacjach Billa Bulebusha. Teraz jesteśmy ze 40 metrów od tamtego miejsca. Myślę, że tak daleko posunięta zgodność zeznań jest niezwykła. Wspomnienia Hayesa co do połamanych drzew idealnie pasują do zeznań naocznych świadków, Billa Bulebusha i Jima Romanskiego, oraz zdjęć Stana Gordona z lat 80. Tam jest punkt kluczowy, rozwidlo na czeremcha z flagą. Cokolwiek tu spadło, ścięło czubek tego drzewa. Potem leciało prosto aż do tego punktu. To drzewo też zostało wtedy chyba ułamane, to z dziuplą na górze. Wygląda na to, że czubek tego drzewa został przez coś trafiony. John Hayes przekazał naukowcom ważną wskazówkę, mówiąc im, gdzie szukać naruszonej gleby. Ta gleba jest znacznie ciemniejsza. Nawet na spodzie nie jest taka pomarańczowa. Hayes może mieć rację. Pomógł im też ustalić lepszą trajektorię do badania hipotezy o połamanych drzewach. Kolejne wspomnienie Johna Hayesa stawia jednak kolejne pytania co do całego incydentu. Poszedłem tam z bratem. Spotkaliśmy faceta z jakimś urządzeniem. Wtedy myślałem, że szuka skarbów. Powiedział nam, że to obszar zakazany i nikt nie może tam przebywać. Odparliśmy, że tam mieszkamy i ciągle tam łazimy. Zapytał, co wiemy o promieniowaniu, bo może tam występować. Plotki o promieniowaniu mogą tłumaczyć dziwne doniesienia niektórych świadków. Podjechała duża furgonetka, z której wysiadło czterech gości w skafandrach kosmicznych. Mieli ze sobą wielką skrzynię, którą zanieśli do obiektu, do wąwozu. To this object down in the field.
Nie wiem, co do niej schowali, czy co z niej wyciągnęli. Równie niepokojące jak doniesienia o licznikach Geigera Müllera są informacje o obecności w Keksbergu ludzi z tajemniczych agent rządowych. Wydaje się, że przyjechali tam przedstawiciele różnych służb, armii, sił lotniczych, może nawet NASA. Świadkowie widzieli też ludzi w cywilnych strojach, którzy wszystkim dowodzili. Czy to byli faceci w czerni? O tak zwanych facetach w czerni mówi się od niemal pół wieku. Nick Redfern to dziennikarz badający katastrofy UFO. Regularnie napotyka w swoich badaniach wzmianki o tych tajemniczych agentach. Istnieje wiele doniesień o katastrofach UFO czy satelitów, w których świadków ostrzegano, żeby siedzieli cicho. Faceci w czerni niewątpliwie istnieją i przynajmniej część z nich pełni funkcje, że tak powiem, oficjalne. Kolejni świadkowie mówią, że odwiedzali ich cywile z dużą wiedzą na temat danego incydentu, którzy mówili, że wspominanie o tych sprawach może być niezdrowe. W końcu zaczynasz w to wierzyć. Według oficjalnych dokumentów nawet siły powietrzne badały facetów w czerni i pochodzenie tej grupy. Siły powietrzne dowiedziały się, że faceci w czerni podają się za oficerów lotnictwa i ostrzegają ludzi, żeby nie gadali o tych incydentach. Przygotowano długie memorandum na ten temat z zaleceniem, żeby natychmiast zgłaszać przełożonym wszystkie takie przypadki. Dowództwo chciało ustalić, kim oni są, dla kogo pracują i co robią. Nie wiadomo, czy w Keksbergu byli jacyś faceci w czerni. Dowody sugerują, że na miejscu działali tajni agenci z projektów Pył Księżycowy i Niebieska Mucha. Te projekty dotyczyły w większości odzyskiwania pozostałości po radzieckim sprzęcie kosmicznym, silników satelitów i tym podobnych. Udało mi się odkryć liczne dokumenty, według których projekt Pył Księżycowy zajmował się w latach 60. również doniesieniami o UFO. W ramach projektu wysyłano zwykle trzyosobowe grupy specjalistów, którzy lecieli na miejsce w celu odzyskania rozbitego statku. Klauzula tajności obejmuje informacje o tym, czy była to technologia pochodzenia amerykańskiego, zagranicznego lub pozaziemskiego. Kto jeszcze był tamtej nocy w Keksbergu? Wielu świadków sugerowało, że w śledztwie brali udział przedstawiciele NASA. John Hayes pamięta, że pracownicy NASA byli wtedy w jego domu. Widziałem gości w skafandrach. Na początku było ich może z sześciu. Jeden miał odznakę NASA. Były oficer sił powietrznych i inżynier NASA James Oberg wątpi, żeby byli to ludzie agencji. Jeśli chce się zachować swoje działania w tajemnicy, to zwykle występuje się pod fałszywą flagą. Podaje się za kogoś innego. Słyszałem o wielu przypadkach występowania w Ameryce Południowej grup podających się za pracowników NASA. Tak naprawdę goście z NASA dostają próbki meteorytów i innych takich pocztą. Sami ich nie szukają. Jeśli na miejscu jest ktoś, kto pokazuje odznakę agencji, to raczej sugeruje, że NASA nie jest zaangażowana w daną sprawę. NASA.
Niezależnie od swojej przynależności organizacyjnej, ci ludzie pragnęli jak najszybciej wydostać tajemniczy obiekt z keksburskich lasów. Wyglądało to na przećwiczony manewr. Sprawą Keksberga zajmuje się prywatny detektyw. Rząd może przedstawić dowolną historię, zwykle najkorzystniejszą dla siebie. Poszukiwania zaginionej dokumentacji sięgają Kapitolu i zdobywają poparcie jednego z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki. Akta tej sprawy powinny zostać odtajnione. 25 lat ukrywania prawdy wystarczy. Kolejne informacje o śledztwie w sprawie Roswell. Jeśli to był statek pozaziemski zdolny do podróży kosmicznych, to był zapewne wykonany z materiałów, których nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Za chwilę poznamy tajemnicę katastrofy UFO. Czerwiec 2003 roku. Naukowcy dokonują w Keksbergu ekscytujących odkryć. Drugi wykop ujawnił warstwę naruszonej ziemi pasującej do zeznań Johna Hayesa. Od początku uważałem, że największe szanse mamy właśnie na takie znalezisko. Dowód, że ktoś tu tuszował ślady całego incydentu. Wygląda na naruszoną. Łatwo to rozpoznać, jeśli ma się dobrą próbkę porównawczą. To wystarczy? Nie wiemy, co się konkretnie wydarzyło, ale to kolejny element układanki. 2000 mil na zachód archeolog Bill Dolman zajmuje się kwestią katastrofy w Roswell w 1947 roku. W laboratorium w Albuquerque okazuje się, że większość materiałów historycznych nieokreślonego pochodzenia ma proste, ziemskie wytłumaczenie. Jeden obiekt pozostaje jednak zagadką. To wiązka czegoś, co wyglądało początkowo na zwykłe włókna. Sądziłem, że to zwykłe odcinki nylonowej linki. Po bliższych oględzinach okazało się jednak, że nie są skręcone. Dolman nie chce stawiać hipotez przed dalszymi badaniami. Co innego dr Dave Rudiak, który w ramach ubiegłorocznego śledztwa kanału Sci-Fi odcyfrował memorandum Ramey'a. Rudiak uważa, że te włókna mogą mieć związek z metalem pamięciowym, który opisuje tak wielu świadków z Roswell. Mówili o porowatej fakturze, jakby tkaninie. Można go było zgnieść, lecz odzyskiwał oryginalny kształt. W roku 1947 nie mieliśmy nic takiego. Teraz wiemy, że można wyprodukować taki materiał. Weźmy ten artykuł w Scientific American o węglowych nanotubulach. Odkryto je w roku 1991. Te malutkie tubule splata się we włókna. Kiedy ta technologia zostanie udoskonalona, włókna będą mocniejsze od stali, lżejsze od aluminium i odporne na ekstremalne temperatury. Niemożliwe? NASA i wojsko ciężko pracują nad osiągnięciem tego celu. To byłoby wspaniałe poszycie dla statku kosmicznego. To nie może być zbieg okoliczności. Jeśli to był statek pozaziemski zdolny do podróży kosmicznych, to był zapewne wykonany z materiałów, których nie potrafimy sobie nawet wyobrazić. Zapytajmy o to naukowców pracujących nad nowymi substancjami. Dolman z kolegami planują strategię na kolejny rok, a kanał Sci-Fi i Koalicja na rzecz Swobodnego Dostępu do Informacji zmagają się w Waszyngtonie z tymi samymi problemami, które przez lata blokowały dalsze badania nad sprawą Roswell. Departament Obrony, Armia, Siły Powietrzne i NASA odrzucają kolejne zapytania w sprawie incydentu w Keksbergu. Jeśli wysyłasz dziesiątki żołnierzy, to zostają potem raporty. Te akta muszą gdzieś być. Dziennikarka śledcza Leslie Kinn szuka zaginionych dokumentów w archiwach narodowych.
O ile mi wiadomo, to działania na bezprecedensową skalę. Dzięki kanałowi Sci-Fi mamy zawodową ekipę wraz z kancelarią prawną i firmą przeszukującą archiwa. Posuniemy się dalej, niż mogłaby się posunąć większość ludzi. Do ekipy należy też prywatny detektyw zatrudniany wcześniej przez rząd. Stara się ustalić tożsamość tajemniczych wojskowych, którzy mieli przebywać tamtej nocy w Kecksburgu. Rząd całkiem nieźle radzi sobie z ukrywaniem informacji, których nie chce ujawnić. Gdyby chciał ukryć miejsce pobytu tych osób, nie byłoby to trudne. Keane i kanał Sci-Fi zatrudnili też waszyngtońską adwokat Lee Helfrich, która ma podjąć próbę ujawnienia dokumentacji środkami prawnymi. Jakkolwiek to nazwać, zjawiska związane z UFO występowały lub nadal występują w tym kraju regularnie. Ciekawa jest reakcja rządu na te incydenty. Wskaże, jak rząd zareagowałby w podobnej sytuacji. To mógł być statek obcych, radziecki satelita szpiegowski, czy jeden z naszych eksperymentów kosmicznych. 40 lat później powinniśmy wiedzieć, co to było. Koalicja zdobyła kolejnego potężnego sojusznika w walce o prawdę. Byłego szefa personelu prezydenta Clintona, Johna Podestę. Pora poznać prawdę. Całe życie broniłem prawa dostępu do informacji. Akta tej sprawy powinny zostać odtajnione. 25 lat ukrywania prawdy wystarczy. Grożenie ludziom bronią nie jest zwykłą procedurą. Obywatele zasługują na wyjaśnienie, co doprowadziło do takiej reakcji wojska, żeby mogli ocenić, czy była ona uzasadniona. Rząd ma obowiązek wyjawić prawdę o Kecksburgu. Wszyscy powinni wiedzieć, co się wydarzyło i co się tam rozbiło. Dość długo czekaliśmy na odpowiedzi. Jeśli rząd je zna, powinien je nam przekazać. Strażak ochotnik Bob Bittner jest jednym z Kecksburgczyków pragnących spokoju. Przysięga, że tamtej nocy widział wojskowe ciężarówki zjeżdżające około północy do wąwozu. Zniknęły tam na 2-3 kwadranse. Potem zatrzymały się tutaj. Platformę największej skrywała plandeka. Nic nie było widać. John Hayes obserwował tę ciężarówkę z okna swojej sypialni. W jedną stronę ciężarówka jechała pusta, ale wracała już wioząc coś na platformie. Spieszyło im się. Gdyby ktoś przed nimi stał, pewnie by go przejechali. Hayes nie był ostatnim świadkiem obserwującym wojskowy konwój. Jerry Betters był właścicielem pobliskiej farmy. Jazzman z Pittsburgha przekonał grupę przyjaciół, żeby pojechać tam w nadziei na zobaczenie UFO. Nadzieje miały się spełnić. Z zagajnika wyjechała wojskowa ciężarówka. Na platformie jechał obiekt w kształcie żołędzia. Może trochę większy od Volkswagena. Betters i inni ujrzeli nagle uzbrojonych żołnierzy. Oficer zaczął krzyczeć do podwładnych, żeby nas przegonili. Zaczęli nam grozić bronią. Zanim odeszli, zajrzeli pod plandekę. Betters do dzisiaj wierzy, że zobaczył tam statek kosmiczny. Widziałem ten kształt i te hieroglify. Wtedy nas przegonili. Pamiętam bardzo dokładnie dwie rzeczy. Co robiłem w dniu zamachu na Kennedy'ego oraz tamtą noc. Podobnie jak inni świadkowie, także Betters zastanawia się, co konkretnie wywieziono z lasu w Kecksburgu.
Swoje przemyślenia w tej kwestii ma też były inżynier NASA James Oberg. Pasowało mi to do wejścia w atmosferę obiektu kosmicznego. Według oficjalnych danych tego dnia spadł na Ziemię radziecki pojazd kosmiczny. Oberg mówi o Kosmosie 96, radzieckiej sondzie wenusjańskiej, która rozpadła się tamtego poranka nad Kanadą. Inni twierdzili, że tajemniczy obiekt był radzieckim satelitą. Czy któraś z tych teorii może tłumaczyć szybkie przybycie wojskowych i agentów projektu Księżycowy Pył? Satelita tracący orbitę stopniowo zbliża się do atmosfery i jest przez wiele dni śledzony przez czujniki. Zwłaszcza, że armia amerykańska poszukiwała części radzieckich satelitów, które mogły dostarczyć kluczowych informacji o broni nuklearnej. W czasie zimnej wojny odzyskanie radzieckiego pojazdu lub satelity musiałoby być okryte tajemnicą. Co jednak z kształtem obiektu, który zdaniem wielu świadków przypominał żołędzia? Najciekawsze jest to, że według sił powietrznych kapsuła wystrzelona przez Rosjan z sondą wenusjańską miała właśnie kształt żołędzia. Spadła na ziemię w dniu incydentu z Keksberga. Nie możemy odrzucić tej możliwości, choć w 1995 roku skontaktowałem się z rosyjską agencją kosmiczną, której przedstawiciele wykluczyli jakikolwiek związek między Kosmosem 96 a tym, co spadło w Keksbergu. Philip S. Clark to czołowy brytyjski badacz radzieckiego programu kosmicznego. Z kilku powodów nie wierzy, że incydent dotyczył Kosmosu 96. Sonda była kulista i miała niespełna metr średnicy, co nie pasuje do opisów świadków. Nie sądzi też, by była zdolna do zmiany kursu czy stopniowego zwalniania. Może to był satelita, a może nie. Jeśli nie, to lista rodzajów nie naszej technologii jest dość ograniczona. Czymkolwiek był ten obiekt, następnego ranka nie pozostał po nim żaden ślad. John Murphy z radia WHJB uznał jednak, że ma dość informacji, żeby przygotować audycję na temat całego incydentu. Linda Foscia pracowała w stacji na stanowisku menedżerskim. Był bardzo podniecony. Przygotowywał wycinki z przeprowadzonych rozmów i mówił, że ma świetny program. John kochał dziennikarstwo. To było całe jego życie. Bonnie Millslagle, była żona Murphy'ego, potwierdza. To był materiał jego życia. Murphy nigdy publicznie nie przyznał, że widział obiekt, ale była żona i współpracownicy nie mają co do tego wątpliwości. Był tam przed policją i żołnierzami. Mówił, że zrobił zdjęcia, ale część klisz skonfiskowano. Wydostał jedną rolkę filmu. Nadciągali żołnierze, zrobił zdjęcie i udał, że upada, żeby nie skonfiskowali mu aparatu. Przyniósł tu jedno zdjęcie, bardzo ciemne, z wieloma drzewami. Nie wiem, jak daleko od miejsca upadku był, ale na zdjęciu widać jakiś stożek. Widziałam je tylko raz. Początkowy entuzjazm Murphy'ego co do, jak go nazywał, obiektu w lesie, wyparował po nieoczekiwanych odwiedzinach wojskowych. Widziałam ich w studiu z Johnem. Było tam spokojniej niż w jego gabinecie. Nie wiem, o czym rozmawiali, ale wyglądało to bardzo poważnie. Przyszli oficjele. Najpierw był zdenerwowany, potem nie chciał o tym rozmawiać. Nagle jego entuzjazm wyparował i nie chciał więcej mówić o tej sprawie. Zmienił się nagle, to było do niego niepodobne. The type of reporter John was
John był dziennikarzem. Porzucenie takiego tematu zupełnie do niego nie pasowało. Sprawa była za duża. Myślę, że kazali mu milczeć i to wpłynęło na całkowitą zmianę jego osobowości. Tydzień po incydencie Murphy nadał mocno ocenzurowaną wersję swojej audycji. Jego rozmówcy zaczęli się wycofywać. Pewna kobieta z Hexburga mówiła nam wczoraj o tym, co widziała i co jej powiedzieli na temat tego obiektu policjanci i żołnierze. Opisała nam jego wygląd. Dziś poinformowała stację, że nie chce żadnych kłopotów i wycofuje zgodę na wykorzystanie swojego opisu w audycji. Telefonowali do nas też inni. Jeden z rozmówców bał się policji, inny nie chciał mieć problemów z wojskiem. Znałam oryginalną taśmę przed audycją. Doznałam szoku, kiedy usłyszałam wersję ostateczną. Niemal wszystkie dialogi zostały zagłuszone. Dzwoniła też kolejna kobieta. Odtworzymy teraz tę rozmowę. Proszę uważnie słuchać jej opisu. Ta część audycji została ocenzurowana. Kolejnym nietypowym elementem audycji był dziwaczny wstęp, zupełnie niepasujący do stylu dziennikarskiego Murphy'ego. Z naszą stacją nie kontaktowały się żadne czynniki oficjalne władz stanowych, federalnych ani lokalnych. Policja i wojsko ściśle z nami współpracowały i przekazały nam wszystkie informacje, o które prosiliśmy. W sprawie audycji nie pojawiły się też żadne naciski polityczne, ani inne. Sądzę, że próbował się chronić. Wiedział, że obecność wojska oznacza kłopoty. Czy John Murphy wiedział za dużo o incydencie w Hexburgu? Jeśli ktoś się pozbył Johna, to tylko z tego powodu. Pełne emocji spotkanie mieszkańców Hexburga, na którym po raz pierwszy głos zabierają nowi świadkowie. Podjechał wojskowy jeep. Ściąga tu mnóstwo ludzi. Gdyby pytali, jak tam dojechać, skierujcie ich gdzie indziej. Gdzie indziej? Tak. I odkrycie naukowe w hexburskim lesie. W 1965 roku wydarzyło się tu coś gwałtownego, co spowolniło rozwój drzewa. Już za chwilę, w tajemnicy katastrofy UFO. Większość wiarygodnych świadków twierdzi, że 9 grudnia 1965 roku coś przeleciało nad zagajnikiem w Hexburgu lub w nim wylądowało. Do rana sprawa wydawała się zakończona, ale czy na pewno? Oficjalnie nic się nie wydarzyło. Nic nie wylądowało, nie było żadnego incydentu. Bob Gatty miał w 1965 roku 22 lata i był zielonym dziennikarzem Greensburg Tribune Review. Redaktor Nocnej Zmiany kazał mu napisać materiał stulecia o katastrofie UFO. W Hexburgu Gattiego przepędzili żołnierze i policjanci, a oficjalne wytłumaczenie go zadziwiło. Ta historia zginęła, bo wtedy wierzyło się w oficjalne wyjaśnienia, nawet jeśli się było dziennikarzem. W odróżnieniu od Johna Murphy'ego, Gatty nie widział tamtej nocy żadnych dziwnych wydarzeń w zagajniku. Mnie zneutralizowali. Murphy dotarł do lepszych informacji.
Według przyjaciół i współpracowników sytuacja Murphy'ego po incydencie w Kecksburgu znacznie się pogorszyła. Wkrótce później praca zawiodła go do Kalifornii, gdzie wydarzyła się tragedia. Był w Santa Barbara. Około 10 wieczorem chciał zobaczyć plamy ropy. Przechodził przez jezdnię. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Nigdy go nie zatrzymano. Czytałam raport policji. Za wiele rzeczy mi w nim nie pasuje. Jakie plamy ropy można oglądać o 10 wieczorem? Wiem, że coś tu nie gra. Po śmierci Murphy'ego w niewytłumaczalny sposób zniknęły wszystkie jego notatniki, taśmy, zdjęcia i negatywy. Dzieło jego życia wyparowało. Jeśli ktoś się pozbył Johna, to tylko z tego powodu. Widział i słyszał zbyt wiele. Czy w Kecksburgu działały jakieś złowrogie siły, które pilnowały, żeby świadkowie wydarzeń z 9 grudnia zachowali milczenie? Niektórzy są przekonani, że to właśnie dlatego część mieszkańców wszystkiemu zaprzecza. Wszyscy się bali. Ktoś powiedział, że przyszli do niego żołnierze. Pewnie rząd kazał im siedzieć cicho. Rząd może zagrozić każdemu, bez żadnych konsekwencji. Ludzi można dość łatwo zastraszyć, zwłaszcza w takich małych osadach. Potem już nikt nie chce gadać. Mają jakiś powód, żeby kłamać. Zastraszono ich lub opłacono. Rząd nie ma prawa niczego ukrywać. Obywatele powinni się dowiedzieć, co się wydarzyło. Dlaczego po prostu nie powiedzą prawdy? Nawet jeśli to był obiekt pozaziemski, to minęło 40 lat. Nikomu nie stała się krzywda. Kto zna prawdę o wydarzeniach w Kecksburgu? Kanał Sci-Fi zorganizował zebranie całej społeczności w miejscowej remizie, skupiając w jednej sali sceptyków, tych wierzących w lądowanie UFO, oraz świadków, którzy po raz pierwszy dzielą się swoimi opowieściami. Zacznijmy od Chucka Hillanda. Jak poważne są podziały w tej społeczności? Myślę, że dość poważne, to wielka szkoda. Twój ojciec był właścicielem ziemi, na której doszło do incydentu. Rodzice uważają, że nie wydarzyło się nic istotnego. Kto wiedział o incydencie? Pan Steiner, jeszcze się pan nie odzywał. Widzieliśmy coś. Dość nisko, żeby zasłaniały to drzewa. Nie mam pojęcia, co to było. Meteoryt? Początkowo tak sądziłem. Kosmiczny śmieć? Może, ale utrzymywał stałą prędkość. Wyglądał na pojazd. Sterowany. Nie spadał, tylko utrzymywał kurs. Czy ci ludzie zmyślają? Nie wiem. Panie Betters, był pan wtedy młody, ale twierdzi, że widział tu żołnierzy. Kilkudziesięciu zatrzymali nas. Dlaczego tyle osób zaklina się, że nie było tu wojskowych? Nie wiem. Mike Slater, kolejny nowy świadek. Tej nocy stałem z bratem na chodniku. Podjechał wojskowy jeep. Poprosili nas o pomoc. Mieliśmy po 14 lat, więc od razu się zgodziliśmy. Ściąga tu mnóstwo ludzi. Gdyby pytali, jak tam dojechać, skierujcie ich gdzie indziej. Gdzie indziej? Tak. Całą noc wysyłaliśmy ludzi w najdziwniejsze miejsca. Widzieliśmy ciężarówkę. Wjeżdżała do wąwozu pusta, wyjeżdżała załadowana. Do tego wąwozu nie wjechałoby nic większego od jeepa. Zjechały tam trzy pojazdy, mogę przysiąc na Biblię. Wojskowe? Tak, bzdury. Samochód nie mógł tam zjechać? Nie.
Zjechała tam ciężarówka, wróciła załadowana. To dlaczego tyle osób twierdzi, że nie było tam wojska ani ciężarówek? Nie wiem, dlaczego tego nie widzieli. Dlaczego nie wspominały o tym gazety? Sam do nich pisałem. Wspominałem o obecności żołnierzy. Twierdzili, że nic tam nie ma, więc zaparkowałem i zacząłem gadać z gapiami. Jak szybko dotarli tam wojskowi? Zależy, kogo spytać. W ciągu godziny? Wojsko nie śledzi meteorytów i nie pojawia się tak szybko. Byli tam żołnierze, policjanci i faceci w garniturach. To oni dowodzili, wydawali rozkazy reszcie. Kto uważa, że to stek bzdur, bez urazy? Brzmi jak bzdura. Twierdzą, że wezwano też strażaków. To nieprawda. Pan był strażakiem ochotnikiem. Byłem tej nocy w remizie, tylko ja mogłem odebrać telefon. Ale nikt nie zadzwonił. Choć oni twierdzą co innego? Tak, kłamią. Kiedy przyjechałem pod remizę, było tam dużo ludzi. Kazali nam spadać. To wszystko? Nie. Zaczęliśmy się rozglądać, żeby ustalić, co się dzieje. Dotarliśmy na wzgórze do drutu kolczastego. Zatrzymał nas tam żołnierz z karabinem. Ten pan nie zna tutejszego terenu. On też nie, on pewnie też. Jak tam miały wjechać ciężarówki? Nie mówmy o ciężarówkach. Twierdzi, że przepłoszył ich uzbrojony żołnierz. Na górze, nie w wąwozie. Czyli przyjmuje pan możliwość, że to się wydarzyło. Powiedział, że widział tam dwie ciężarówki. Powiedzmy, że na razie to uznam. Ci, którzy wszystkiemu zaprzeczają, nie podają żadnych powodów. Większość zgadza się co do jednego i jednego chcemy, odpowiedzi od wojska. Zabrali coś stąd, ale się do tego nie przyznają. Nie przyznają też, że tu byli. Uśmiecha się pani. To jak incydent w Roswell. Rząd okłamywał nas przez tyle lat. Wojsko nie wyjeżdża w teren z byle powodu. Proszę podsumować dyskusję. Jestem strażakiem w Hexburgu od 28 lat. Cieszy mnie, że teraz wiemy, że coś się wydarzyło. Żołnierze tu byli. Wszyscy wiedzą, co widzieli i co słyszeli. Ze względu na rzeźbę terenu, różne osoby widziały w różnych momentach różne rzeczy. Czym zakończyło się spotkanie? Większość zgadza się, że 9 grudnia 1965 roku w Hexburgu wydarzyło się coś istotnego, a w osadzie byli żołnierze. Co ważniejsze, wszyscy chętni mogli wreszcie wyrazić swoją opinię w tej sprawie. Klucz do odkrycia prawdy o tamtej nocy może jednak leżeć głęboko w lesie. Dr. Ray Hicks od dwóch dni szuka właściwego układu połamanych drzew. Czerwone flagi wskazują drogę, którą najprawdopodobniej poruszał się ten obiekt, zapewne mniej więcej stąd i w tym kierunku. Jeśli spojrzeć na to drzewo, to wygląda na to, że mogło zostać złamane. Dr. Hicks pobrał próbkę z uszkodzonego drzewa wskazanego przez Johna Hayesa. Pierścienie ujawnią wiek drzewa oraz wskażą, kiedy mogło zostać uszkodzone. W tej strefie dostrzegam bardzo wyraźną zmianę w pierścieniach wzrostu. Ten jesion stał w samym centrum ścieżki uszkodzonych drzew. Odliczaliśmy od kory do punktu gwałtownego spowolnienia wzrostu.
Wyszło nam 38 pierścieni. Cokolwiek wpłynęło na rozwój tego drzewa, wydarzyło się w roku 1965. W roku incydentu w Kecksburgu. To co najmniej mocna poszlaka wspierająca doniesienia świadków mówiących o katastrofie, do której miało dojść w tym zagajniku. Uszkodzenia wskazane przez Raya tworzą jasny wzór i trajektorię. Pasuje ona do innych naszych obserwacji i można ją datować na rok 1965. To oczywiste, widoczne uszkodzenia, a zatem i wyraźny dowód na to, co spowolniło wzrost tego konkretnego drzewa. Po przerwie podsumowanie tajemnicy Kecksburga. Kanał Sci-Fi rozpoczyna też nowe dochodzenie w najlepiej udokumentowanej sprawie UFO świata. Wiem, co widziałem, nie mogą tego wymazać. Roswell i Kecksburg to tylko dwa przykłady dochodzeń kanału Sci-Fi w sprawie współczesnych tajemnic UFO. Będziemy regularnie informować o postępach w Nowym Meksyku i Pensylwanii. W nowym śledztwie przeniesiemy się za ocean, żeby zbadać jedyne na świecie oficjalne spotkanie z UFO. Wiem, co widziałem, nie mogą tego wymazać. Grudzień 1980 roku. UFO przez kilka dni narusza przestrzeń powietrzną nad bazą armii amerykańskiej. Czy to ostrzeżenie, a może próba komunikacji? Wśród świadków są wysocy rangą oficerowie. To wojskowi szkoleni w obserwacji. Są gotowi zerwać zasłonę milczenia. Szedłem dookoła obiektu, dotykałem go. Ślady są zacierane, mówi się o praniu mózgu i zastraszaniu. Powiedzieli, że naboje są tanie. To nie powstrzyma cywilów przed potwierdzeniem faktów. A potem odleciał. Tajne memorandum wywołuje prawdziwą burzę. Oficjalny dokument sił powietrznych wspomina o metalicznym pojeździe. Część incydentu została nagrana na taśmę. Bez dwóch zdań, to dziwne. Kanał Sci-Fi po raz pierwszy stara się wyjaśnić tę sprawę przy pomocy naukowców. Zgłaszają się nowi świadkowie. To było jak pulsujące oko. Prawda o wydarzeniach w lesie Rendlesham to większe niż Roswell. Może zmienić nasze poglądy na UFO. Oficjalne dochodzenie sił powietrznych. Ogromne kłopoty. To coś się do nas zbliża. Nasze dochodzenie w sprawie incydentu w Kecksburgu doprowadziło do nowych odkryć na różnych polach. Naukowcy udowodnili, że w roku 1965 doszło tu do gwałtownych wydarzeń, które potwierdzają zeznania świadków o katastrofie. Dzięki waszyngtońskim działaniom kanału Sci-Fi i Koalicji na rzecz swobodnego dostępu do informacji rosną szanse na ujawnienie zaginionych akt sprawy. Wreszcie w samym Kecksburgu pojawiły się nadzieje, że znajdą się wreszcie odpowiedzi na pytania postawione w grudniu 1965 roku. Nazywam się Brian Gumbel, dziękuję za uwagę. Wersja polska dla VOD.pl, Master Groove Studio. Tekst Kuba Żywko, czytał Paweł Straszewski.